dzisiaj mamy wydanie kanapowe, tak, czyli robimy co chcemy, moi drodzy, bo nie ma naszego nadzorcy gnoma zza firewalla. My się w ogóle tutaj dzisiaj unosimy w oparach, słuchajcie, w oparach octu, tak, cukru. Zielangierskiego i różnych innych rzeczy. I różnych dziwnych rzeczy, bo my tutaj dzisiaj robimy, słuchajcie, wciskamy tak jak jest w tytule. Jest tak w tytule? Jest tak w cisku. Jest tak w tytule, że wciskamy paróweczki i jajka. Widzisz? Zobacz, to nasz gnom nas oszukuje. On nie potrafi po prostu. On nas oszukuje. On tu przynosi, słuchajcie, taki sprzęt z taką lunetą i ustawia tutaj sprzęt wart kilkanaście tysięcy złotych i mamy taki obraz, taki jakbyśmy siedzieli w jakiejś jego pieczarze. A teraz mamy zwykły telefon, tak, i po prostu... Za 2000 złotych i działa, no. Bo dzisiaj zalewamy rybaka, zalewamy jaja. Dzisiaj jest kolejny odcinek, w którym robimy sobie jaja. Ale to czekaj, je się gotuje w moczu, tak? Pamiętam te chińskie? Żeby były takie tysiącletnie? I to musi być mocz od odpowiednich młodych mężczyzn, tak? Coś tam? Widziałem kiedyś taki dokument, że oni zbierali to w szkole podstawowej do garnka zbierali. W szkole podstawowej do garnka zbierali i gotowali w tym, no, i gotowali w tym jajka i zakopywali. Nie wiem, czy zakopywali, nie pamiętam, ale gotowali w tym moczniku, tak. Mój Boże! Zjemyś, tak. I w środku nocy takie przebudzenie, idą lokalsi na pruci też tymi utopieńcami z piwem. I do tego kozła, me, on im odpowiada, me, oni me, me, i się jak budzisz w środku nocy i chyba, gdzie ja jestem, co się ze mną dzieje? Wiesz, co tu się do cholery dzieje? Przypomina, odbija ci się tymi utopieńcami, za oknem wyje kozioł. Taka surrealistyczna dosyć sytuacja, ale do Tokio dolecieliśmy. O Boże. Tutaj mamy gościa specjalnego dzisiaj. Gdzie? No tu siedzi za tobą. A, tam widzicie, no. Ale on śpi, tam siedzi, to delikatnie powiedziane. Dokładnie, mamy kitku. Kitku jest bardzo spoko. On taki jest dzisiaj. Dzisiaj nasz gnom nie zabrał mu siedziby, bo tam zazwyczaj za firewallem się gnom gnieździ nam. I on tam nam tutaj przeszkadza cały czas. Tak, i mówi nam, co mamy robić, a teraz nikt nam nie powie, co mamy robić, więc będzie... Dokładnie, będziemy robić, co będziemy chcieli. Dokładnie, będziemy robić, co będziemy chcieli. Ale to jest fajnie, czasem prawie się taka bomba językowa, że wszyscy po prostu schodzą. To jest fantastyczne. Strasznie lubię Czechów. To prawda. Między innymi dlatego, że są ateistami i kochają seks. Ja właśnie wiedziałem, że on to doda. Musiałem, nie mogę się powstrzymać. Ale tak jest, to jest prawda. To za Vancouverem wygramy. Tak? Vancouverem, tak. Okay. Po prostu wrzucimy zdjęcie tego na fanpage'a i powiemy, że tam i tak prostego nie zgadnij, ha ha ha. Nie ma was, Vancouver. Telebus do przewidzenia, żeby banalny, bo wymyślił go nasz gnom, którego tu nie ma i nie weźmie za to odpowiedzialności. Nasz gnom za firewalla. Marcin, tak. Ty jesteś wszystkiemu jesteś winien. Dokładnie. Wszystko jest na ciebie zwalone, a że nieobecni racji nie mają, to nie masz tutaj... Dokładnie. On chyba już nawet nie ogląda, bo on jest pewnie teraz gdzieś w pociągu i... To tym bardziej nieobecni racji nie mają. Dokładnie. Podwójnie. To jeszcze go wkopiemy w coś. Jeszcze go w coś wkopiemy. Wsadę nam jeszcze jedną. Wciśniesz. Lubrykantem jakby coś. Nie smaruję całą. Traktuj musztardę jako lubrykant, dokładnie. Tu nie ma co, wiesz, tu się nie ma co obijać, tu trzeba sobie radzić. Tak robią prawdziwi mężczyźni. Powiedz mi tylko, dlaczego nie kroiłeś tych parówek obcinaczką do cygar? Bo nie mamy takiej. Jak nie mamy, kurna? To jak i ty się nazywasz prawdziwym mężczyzną? Ale no, nie. Prawdziwy mężczyzna, słuchaj, takie rzeczy robi. Nie tak słyszałem. Tak prawdziwi mężczyźni mówią, tak że bierze im na słowo. Jest tu jedna szklanka cukru. Szklanka cała taka prawdziwa? No. Stary, to jedziesz po bandzie. No tak. To na pewno będą parówki? To będzie dobre na pewno. A nie lizaki? Będzie dobre, spokojnie. Wsadzasz jaja? Wsadzam jaja? No ty już jaja. Wcisnąłeś paróweczki, to ja wsadzam jaja? To kto podjadł? Nikt. Are you sure? Nie wiem, na pewno nie ma tu żadnego jajecznego podjadacza, wszystko jest okej. Okay. Mówi, dopychamy paróweczki, jak to wchodzę. No pewnie, że tak. Chcę spróbować tych parówek, no dobrze. Bawcie się ludzie parówkami. Bawcie się paróweczkami. Nieważne czy grube, czy cienkie, bez dyskryminacji. Dokładnie. Bawcie się parówką, bawcie się jajkami. To jest wszystko naprawdę naturalne. To jest naturalne. Naturalne smaki. Dokładnie. Czesi wiedzą.
Jak się rozkręciłem, to nie mogę przestać. Zaraz kurna zamarynuje wszystko. To mi wpadnie w ręce. Za tydzień zobaczycie po prostu taką wielką beczkę, z której on mi wyciągnie zamarynowanego. Kurczaka. Gumowego, tak. Gumowy marynowany kurczak. Ej, będzie fantastycznie. To jest, zaraz możemy zalać jednego. Co? No. Co? No. Wodą z octem? No. Okej. Okay. Nie boimy się eksperymentować. Powiedzmy to sobie wprost. Nie boimy się eksperymentować. Eksperymentować. Dawaj frajera. Ogórki. Dawaj frajera. Tego małego jednego, nie? Dawaj frajera, tak. Jakiś mały kurczak. Dawaj frajera. O. I będziemy marynować frajera w zalewie octowej. I zobaczymy za tydzień, czy to będzie jeszcze kurczak. Coś ty z nim zrobił, dlaczego nie chce wejść? O. Pozycja embrionalna. On już wie, co go czeka. On już doskonale wie, co go czeka. Zalewamy frajera. Zalewamy frajera, nie ma przebać. Ale bym żarł tą parówę. Mogliście nas powstrzymać, ale nas nie powstrzymaliście. Przecież to będzie... Szczerze mówiąc, ja już chciałbym, żeby było tydzień później. Po prostu takie emocje nas czekają w przyszłym tygodniu. Czy rozumiecie powagę tej sytuacji? To będzie naprawdę ważny ten przyszły weekend, z różnych powodów. Rozumiecie powagę sytuacji, czy nie? Ledwo. Ja ledwo rozumiem tą powagę tej sytuacji. No mówiłem, że był banalny. No wiem, że był banalny. Wszystko jest dzisiaj banalne. On jest banalny, ja jestem banalny, ale za to... kurczak jest banalny. Pikle są banalne. Ale za to kurczak w occie nie jest zbyt banalny. Trym jest banalny. Myślisz, że nie jest banalny? Nie, myślę, że nie. Trzeba kończyć, bo zanim się zorientujemy, że to wszystko było bez sensu, nie? Tak. Jest tyle.